Cześć. Slay the Spire. Tym razem postanowiłem spróbować coś innego. Połączę muzykę. Bardzo dużo możliwości urozmaicenia rozgrywki daje tryb dowolny. Jest to coś bardzo tajemniczego. Tryb bezkresny. Zwycięstwo przeniesie się do aktu pierwszego z obecną talią. Ale uważaj, plaga w końcu pochłonie wszystko. Nie mam pojęcia, jak to będzie działać, więc zobaczymy. Do tego jest tutaj taki modyfikator skrzynie plagi. Po pokonaniu trzeciego aktu skrzynie bossów zawierają artefakty plagi. Też nie wiem, co to będą artefakty plagi. Ponieważ wydaje mi się, że może być to trochę za trudne, trochę sobie ułatwimy życie. Wybierając opcję zapieczętowana talia, czyli zamiast stali startowej z uderzeń i obron, możemy sobie talię stworzyć, wybierając 10 kart z 30. Są moje ulubione klasy, czyli cień. I może, żeby nie było aż tak łatwo, powiedzmy, że 10 poziom wyniesienia i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Let's go. Może nie będę za dużo gadał, gdyż nie chcę, żeby ta wycieczka przez iglicę ciągnęła się w nieskończoność. Więc wyjaśnię może ten etap tworzenia talii, a potem zobaczymy. Ok, szkoda, że nie można posortować tego według typu. Mam już ciekawy pomysł. Mam coś takiego jak zdławienie, zadławienie. Możemy zrobić talię opartą na bardzo tanich kartach. Zadławienie, plan ucieczki, taniec ostrzy, odbicie, cięcie, 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 salto. Ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć, dziesięć. Mało bloku. Mam dużo dobierań kart. Dużo kart za zero. Więc blok zdobędziemy później. Wydaje mi się, że to jest za dużo synergii. Za dużo synergii. Poza tym lubię tego rodzaju talie. Dobra. No na razie rozgrywka wygląda normalnie, więc wybieramy trasę. Elita jest po drodze jedna. Sądzę, że bez problemu załatwimy. No mamy nawet cztery. Pójdziemy tędy. Mamy nawet cztery potyczki. No i widzimy. W sumie wyglądał kartę za zero. Okej. Okay. No dobra. No dobra. A to już wystarczy cięć. Ostatnie dwie karty to jest odbicie, taniec ostrzy. No, wydaje mi się, że nieźle. Wydaje mi się, że nieźle. Potrzebujemy więcej bloków. Coś tak jak praca nóg. I parę akrobatyk jeszcze. Okej. Okay. Dobra.
Kurde. To i tak nic nie da. Bo mają hard. No ja za dużo nie gadać, więc... Ale mi się to podoba. Zero cost build. Otrzymujemy smugę. Co ja mam ulepszyć? Chyba to. Albo taniec ostrzy. Albo pracę nóg. To ma największy potencjał w zadawaniu obrażeń. Na razie nie było potrzeby z tego skorzystać, ale zobaczmy. To jest każda karta, co daje dodatkowe 5. Ile to było? 30? No, samą umiejętności, no ale co ma zrobić? Tak, opłaca się zablokować, bo on już i tak jest martwy. Więc ta jego zdolność nas tu nie przeraża. Łuski. Okej. 1000 cięć. No i co? Zadławienie i cała ręka za 0. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 40 obrażeń w sumie z tej karty. To nawet tam nie jest potrzebne, wydaje mi się. Nie wiem, co tam jest na końcu. Dobra, strafkujemy. Trucizna. Salto. O, salto. I teraz jak pójdziemy tędy... Mamy Olita i tu też. Czy jest ognisko po drodze? Tutaj możemy to 1000 użyć, wydaje mi się. O! My mistake! Kurde! Pomyliłem się i przez to nie udało się nie otrzymać obrażeń. No dobra, to nie jest koniec świata. To ma ogromny potencjał. Ale nie chcemy zapychać karty z dużą talii, z dużą ilością kart. Że po prostu jakaś tam maksymalną płynność i przewidywalność. Dobra. Matrioszka. Nie mam wyboru. Nie mam wyboru. Gra sama mi to proponuje. Akurat w tej turze to chyba nie jest takie dobre zagranie. Jeden życia. Jaka jest szansa, że dobiorę coś, co kosztuje 0? Duża. Teraz to, co potrzebujemy. Powidok.
po widok. Oczywiście, że wykuwamy to. Albo zmumifikowaną rękę. Dużo rzeczy, dużo rzeczy. Mam nunchaku. Nunchaku jest wyśmienite. Pozwolę zrobić taką turę jak ta. Okidoki. Impuls adrenalina. Impuls może skopiować. Odbicie, salto, plan ucieczki, taniec ostrzy. Kurde. Ta karta jest w prawie każdej talii cienia bardzo dobra. Więc energia czy dobieranie dodatkowej karty? Raczej zawsze energia jest lepszym rozwiązaniem. Możemy więcej do talii ładować kart dobierających karty. Dobra, teraz znowu. Tu mamy trzy elity i sklep i takie tam i odpoczynek po drodze. No i mamy te 1000 cięć, które kosztują 2, więc jest ciężko zagrać. No, to nunchaku będzie kluczowe. Ile to jest? Dużo. Mamy jeszcze zabawkowy skrzydłowiec. Możemy nie otrzymać teraz obrażeń. I zrobię tak. I z tego. Dobra, i jedziemy. Ile to jest? 18. Akurat nie starczy. I zapomniałem, że jest nunchaku. Będziemy coś takiego potrzebować. Jest ulepszona, to skorzystamy. Chcemy jakieś relikwie. Mamy tutaj wulkaniczne jajo z kamienia muszla. A, odruchowo chcę wyrzucić kartę, ale nie chcę żadnej karty wyrzucać. Wszystkie wstawiłem tutaj intencjonalnie. Więc możemy zamiast tego wziąć po prostu jakąś miksturę. Każda mikstura też nas leczy trochę. Chciałem dostać smugę, ale nie widzę takowej. Muszę wstawić do talii jeszcze jeden cios kończący, żeby dać maksimum płynności. Jakieś defensywne karty. Mam seria uników, płaszcz i sztylet. Jest też Anusz się przyda. Bo jeszcze daje zastrzy. Chciałem smugę. Więc tu mamy tak. Okej, to jest ten przeciwnik. Będę ciężko zabić. Grając dużo ataków w jednej turze. No cóż. Może ten zdrowienie się uda. Teraz
Ile to jest obrażeń? 6. Czy to jest 12? Czy to załatwia jednego z nich? Aha, zapomniałem o tym, że jest. To. Czy to załatwia tego? Dlatego wykończymy w kolejnym duże po prostu 1000 cięć. Jeszcze nie koniec. O kurde, 11 razy 33. Why? Jak odpalić w tej turze? Da się. Okay. But. But jest dobry z nożami, jakbyśmy zostali osłabieni. No. Ale wybitna likwia to nie jest. No i oczywiście wykuwamy. Mamy impuls. Taniec ostrzy. Cios kończący. Dużo. Dobra, to na pewno w tej turze rzucamy to. Teraz trzeba policzyć, ile to jest. Już zatwia tego gościa. Więc można skopiować odbicie. Daje nam pełen blok tu i bufor, więc nie otrzymaliśmy żadnych obrażeń. Dobra. Teraz 6 plus 6 plus 12 będzie nunchako. 24. Na samym dole talii. No. Oczywiście nie wziąłem pod uwagę buta, tak? Zmodyfikowana ręka. Ekstra, bo mam już kilka mocy. Raz, dwa, trzy. Taka jedna droga karta defensywna, a po prostu salto. Wezmę po prostu salto. Okej, teraz mamy dwie relikwie. Trzymaj klątwę. Trzymaj artefakt. Ho! Jeszcze lepiej. Dobra. Więc idziemy tędy. I wykupamy teraz to. Jest wredna książka. No i rzucamy to. Gramy kart ile wlezie. I nie starczyło manę nunchako. Źle policzyłem. Mam bufor. Na szczęście. Teraz dostaniemy energię. Akurat dostaliśmy same karty za zero. Dobraliśmy same kartę za zero. Można by to przetasować. Ale niekoniecznie ręka będzie lepsza. Nie trudno. Czasem tak jest. Teraz co innego. Mamy ciernie. Okej, no i to jest koniec.
Paf. Może tu mikser użyć w palce. Kolejną. Duża szansa. Akrobatyka. Ta relikwia nie jest jakoś zajebista. A czasami jest bardzo pomocna, ale... Trzy karty za zero manę dobierz. Można wziąć jeszcze jedno salto. I ta talia już naprawdę po prostu działa. Reszta to tylko relikwie. Tak? A już się przyda, jest niezłe mając te dwie relikwie. Albo nie będę brał pieniędzy na siłę. Udrób wszystkie uderzenia i obrony, usuń kartę stali. Ha, coś muszę wybrać, ale... Jest jakaś karta gorszej jakości? Można mu usunąć jedno cięcie. Nie. Sam ją skonstruowałem, nie będziemy tutaj mieszać. Dobra. To ja ulepszę teraz. Pracę nóg. I tu, żeby było szybciej mikser siły. I tutaj mamy bufor, więc można było szybciej na zadawaniu obrażeń. Teraz on dalej atakuje. Już mam pełen blok. Po prostu gramy moce. Mamy akrobatykę. Teraz co zadaje? 10-40. Nieźle. Nieźle. To impuls. Mam to użyć teraz, czy zostawić na potem? Jedziemy. Każda karta zadaje dodatkowo 9 obrażeń, bo 5 zadławienia i 4000 cięć. Jeszcze dobierzemy coś kosztujące 0. Owszem. To jest faktycznie przegięcie. Daj. To nas uleczy. Zajebiście. Dobra. No cóż. Mądrze jest wybrać to. A to nie jest 20 poziom wyniesienia. I mamy. Uwielbiam tą relikwię. Ataki kosztujące 0 zdają 4 więcej obrażeń. Mamy takowych 1, 2, 3, 4, 5, 6 co najmniej. Czasami można obniżyć jakiś ręką do 0. Mamy też, elity zostawiają dodatkowy artefakt. A propos elit. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. Pójdziemy tędy, da się złapać 4. Jest to trochę niebezpieczne. Ale po ostatnich walkach widać, że sobie radzimy. Więc... Chyba zginę po prostu od tego efektu. Mam nunchako zaraz.
Okej, czy uda się go zabić w tej turze? Tak. Też te karty ulepszone, ale ta jest tak dobra jak jest. Oczywiście. Jedziemy. Co my tu mamy? Dwa razy salto. Dwa razy elipsie. Teraz pełen blok. Teraz. Okej, udało się. Udało się trafić, że obniżyło cenę tej drugiej mocy do zera. Można po prostu zużyć. Smugi nam brakuje. Tak. Smuga i powidok. To już załatwia, że tak powiem, defensywę. Mogę zostawić po prostu blokowanie. Mango. Ta karta jest bardzo dobra z tym, co my tu mamy w tej talii. Taniec ostrzy plus też. No dobra. Za dobre to jest, żeby nie wziąć. I tu mamy. Okej, okay, idealnie. Mamy bufor, mamy księcia. Tak, ja mam bufor, mogę teraz wolnie atakować. Dobra, proszę. Go ahead. Przemijmy. Co to była droga? Prawo. Okej, okay, mamy dwa salto. Zero. Czyli bufor, dobrze, że kupiłem tę lipię. Bufor zawsze gdzieś tyle zdrowia. Teraz mam pełen blok dzięki temu. Nie muszę się przejmować. Z tym mam wszystkie moce.
To jest bardzo pomocna karta. No, zdarza się nawet nam, że... Mamy energię i nie mam już kart. Dobra. Całkiem spoko. To jest takie sobie. Okej, tu sobie na spokojnie gramy obie moce. Coś tu możemy podobierać. Coś tu możemy podobierać. Mamy nunchako. Możemy zagrać jeszcze to. I to, i to. Ta sama sytuacja. Zawsze taki przyjaciel. W sumie to wolałbym dobrać. Kurde. Czy dałoby się jakoś ten bufor zaoszczędzić? Zduplikował tą miksturę. Musimy być atakował o wiele mocniej. I to jest 14. Akrobatyka. I my tu mamy. No, to był błąd. To był błąd. 15 razy 4. No dobrze zrobiłem, dobrze. Bandaże. My mamy mało odrzucania na razie. Gładki kamień, super. I wachlarz, zajebiście. Kurde. To akurat relikwie to coś ekstra. To czyli nasze zdolności obronne jeszcze lepszymi. To ulepszamy oczywiście 1000 cięć. Teraz mamy 6000 cięć. W pewnym sensie. Dobra. Znowu pani, no, gadzinomantka, ale nazwa. Możemy ulepszyć całą rękę. Teraz, kurde. Trzy noże daj nam 4 do bloku. Policzyłem. On umiera od kolców. No. All went as planned. Jest sobie gorsza. Jest to na to, że obrobimy trochę. Chyba. A to było zdublowane.
Albo i nie. Tam ich strzała pomocna. Tinksha. Jeszcze jedną alitę. To może być coś naprawdę dobrego. Mamy tak. Na pewno biorę to. I na pewno bierzemy to. To pozwala dobrać na przykład cios kończący. Po prostu karty dobierające karty. I sadyzm nic nie robi w naszej talii za bardzo. Więc to moc za zero. Oczyszczenie? Nie. Sadyzm byłby wyśmienity, gdyby udało się zdobyć jady. Jest... Ale aż tyle obrażeń to nie potrzebujemy chyba. Dodatkowych. Pierwsza pomoc. No bywa. Dobra, zbieraliśmy dwie dobre karty. Trzeba coś więcej, nie? No i teraz... Co my nie potrzebujemy... Czy potrzebujemy atak w tej turze? Potrzebujemy raczej blok. Dobra, mam te obie relikwie związane z z odrzucaniem. Więc my zrobimy tak. Dobra, dwa salta już daje nam tyle bloku, ile trzeba. But jest dobry na walkę tutaj, bo przebija się przez nieuchwytność. Czyli w tym stanie zadaję mu każdą atakiem 5 obrażeń, a nie 1. Ok, mamy Chako, będzie bloku dużo. Wiemy już, jak ta talia działa, nie? Więc tłumaczę. Blok. I powinniśmy go zabić. But się przydał. Kazionica, wypas. Dalej kwiest, whatever. A nóż się przyda. Każdy nóż generuje dodatkowe obrażenia i blok. Plus leczy nas to za 2, plus obniża cenę jakiejś karty do 0. No to jest bardzo dużo synergii. Oczywiście wykuwamy. Możemy wykuć któreś z tych kart dobierających. Tak, żeby były po prostu na stale ulepszone. Sekretna broń. I akurat najtrudniejszy boss. Akurat najtrudniejszy boss. Tysiąc cięć, będę mi cię musiał tutaj zrobić robotę. No mam tutaj pełen blok w sumie. Znaczy dałoby się to zablokować normalnie. No i te noże są fatalne w tych okolicznościach. Bo się nie uda, więc muszę zrzucić bufora. Ale czekaj, to jest... No cóż...
Assassin's. To teraz do kitu. Nie chcę używać tańca ostrzy. To bardzo szybko zbliża do godziny 12. Ale zagraliśmy wszystkie moce, tak? Więc co mi pozostaje? Da mi to trochę bloku, nie? Da mi to trochę bloku. Jest szansa, że możemy to przegrać. Względem na właśnie mechanikę tego nieszczęsnego bossa. Razy 3. Ja pierdykam. Sześć kart. Muszę to użyć teraz. Teraz leczy. Chcę mi to koło przekręcić. Bez sensu nam to zrobić. Mamy tyle relikwii, ale nie zdobyliśmy tych kluczowych relikwii w talii ninja, że tak powiem. Czy shuriken albo kunai. Z tym ta walka byłaby prosta. Okay. Zgarniam trochę bloku. Siedemnaście razy trzy, ile to jest? Powinniśmy go zabić, ten co mam w ręce. 12 kart. Kurde no. Na takiego bossa potrzebne jest 100. Co my teraz dostajemy? Aha. To jest kolejny artefakt. Kurde. A jeśli nie chcę żadnego z nich? Mogę nie chcieć? Czy można by wyrzucić jakąś kartę? Można by wyrzucić cięcie i cięcie. Ale no, to jest... Nie chcę kopuły, kurde. To będzie takie żmudne. A kawa? Pięć energii, nie możemy odpoczywać. My się leczymy tym. Mamy bufor. Mamy ornitopter. Jedziemy. Co to jest? No, oczywiście spodziewałem się, że będzie trudniej. Bo co to była za rozgrywka, nie? Przeciwnicy zadają 100% więcej obrażeń. Przeciwnicy mają 50% więcej życia. I zamiast skarbów mamy elity i elity nie gubią artefaktów. Ej, to jest nie fair. To jest nie fair. Czy artefakty to chyba tylko ze sklepu?
są trzy sklepy na innej trasie. Więc przeciwnicy nic elitarni, no nie warto się z nimi bić, tak? Skoro nie gubią artefaktów, to biją się ze zwykłymi. Znaczy, zobaczymy jak to będzie szło. Chciałbym sklep, chociaż jeden, to można tędy pójść. Aha, to walczymy z tymi podstawowymi przeciwnikami, tylko są po prostu podróżniejsi. No to i tak początek będzie bardzo prosty. Co mi się przydała misja dźwiękowa? Żeby wszystkie karty po prostu pozbyć się ich. Chcę mieć na życie. To jest spoko. Co mi to chcemy? Jest to artefakt. Okej, zła kolejność. Możemy dobrać dwa ataki za zero. Że będzie to trudniej. Tak jak nasz teles tak wykoksana, że no problem. Celność. Ile mam tych noży? Mamy raz, dwa. Mam cztery karty z nożami. No to warto. Ale tak jest trochę za duża. Ale mam dużo dobierania kart, więc to się jakby no niweluje, tak? Teraz możemy równie dobrze zrobić, tak? Fakt, że mocne leczą nas, w pewnym sensie kosztują wszystkie zero. To w sumie nie ma znaczenia, co to na górę. Jak to dobiorę z tego? Jeden terror i ulepszamy celność. No i co my tu mamy? Oczywiście interesują nas głównie relikwie, tak? Skoro nie da się tego zdobyć inaczej. To jest w sumie nie relikwia, tylko karty. To bierzemy dwie karty w przód. Z wyjątkiem pożeracza czasu i w mniejszym stopniu serca, granie ogromnej ilości kart w jednej turze nie jest żadnym problemem. Spróbujemy jednego elitę pokonać i zobaczymy. Nic nie daje.
Jest 24. No i oczywiście się pomyliłem. Trzeba się pomylić. To damy sobie na górę. Czyli normalne nagrody. Jak ze zwykłego przeciwnika. Moment. W kolejnych aktach. Czyli tu jeszcze był w skrzyni artefakt. No to jak mam zdobyć shuriken i kunai? Jak mam je zdobyć? To mi jedno będzie wystarczająco zajebiste. Olej wąsza nie wiem. Co, idziemy po prostu po ogniskach i ptajnikach. Ptajnika mogą mieć artefakty. Laga w ogóle to powinien być banalnie prosty. No, to jest za 41. Co jak co? Co sobie dobierzemy cios kończący i cięcie. Chcemy go załatwić? To jest 12 razy 6. Widmowa forma. Nawet nie wydaje mi się, że tego potrzebujemy. Kurde, ja mam turę 6 energii niewykorzystanej. Więc potrzebuję więcej dobierania. Mamy biegłość, akrobatykę. Znajdź kilka mikstur. To ta mikstura jest w sumie lepsza. I ta mikstura jest w sumie lepsza niż to. No to można polemizować, nie? Więc co ulepszamy? To co dobiera więcej kart. Dobierania kart. Co? Ta ręka dobiera karty. Nic więcej nie ma. Chcę dobierać nasze moce. Przede wszystkim to. Moce. To możemy, teraz możemy decydować, co będzie na górze talii. Bufor zatwi to tylko potężny atak. Są znacznie więcej życia. No i widzimy. Biegłość w tej sytuacji wybieram 7 kart. Jest to i terror. Kurde, źle. To już jest połowa. Cholera. To już jest połowa. Oj, to bardzo źle. Jednego na pewno załatwimy.
wymaga celność, to... Easy. Dobra, przestraszymy się. Alchemizacja, wielki finał, wyładowanie. Alchemizacja jest tylko są ciekawa. Bo mikstury też nas leczą. Co to jest? Jeszcze raz to widzę. Kiedy pokonasz bossa, otrzymasz dwie losowe klątwy. Utraci 50% maksymalnych punktów życia. What the hell? Okej, to tak to działa. No tak to było za proste. 43 życia to jest krucho. Ta walka będzie banalnie prosta. Pytajniki nas interesują, tak? Pytajniki, koło fortuny. Okej, to była najlepsza opcja. Kurier. Bardzo, bardzo dobrze. To w sumie jest spoko. Cholera, no. Jest misa dźwiękowa. To w sumie wystarczy. Wystarczy po prostu walki, żeby życie sobie zwiększać. Okej, tu mamy nieuchwytność, więc impuls i dobieramy po prostu. Możemy zużyć jakąś miksturę. Tom. W sumie tom. Możemy skopiować organizację. Ta walka jest wredna, więc można sobie uprościć. Smuga, no smugę chciałem od samego początku, więc smugę weźmiemy. Ile te nas nie interesują? Co teraz? Chyba te tańce ostrzy. Normalnie to bym to ulepszył wcześniej, ale... Dwa punkty siły kosztem życia. Nie no, lepszy będzie ten artefakt. Jeszcze lepsza, pierwsza tura. Jeszcze lepsza. Okej. To możemy most bossa po prostu sobie zamordować. Zrobimy tak to pół na pół. I na górę damy to. Do mnie.
nogi. Dwa mag z życia. Więc interesujące jest ogniska i sklepy. W sumie nie chciałbym iść do sklepu w tym akcie, bo nie stać nas na te kluczowe relikwie ninja. Dobra, mamy tą potyczkę. Mamy niebawem Nunchako. Moment. Zaraz po nim. To jest prawie pełen blok, więc ja użyję tego. Chcę ten bufor zatrzymać. Kolejność. Zostawimy sobie kolejne dobranie, no to może to salto być na górze. Więc ja ominę sklep. No ta pierwsza tura jest faktycznie lepsza. A teraz odgrywam 17 razy 3. Hopie. Nie potrzebujemy drugiej celności. Pójdę tędy, bo chcemy wykuwać, ile wlezie. Teraz co wykuwać? Miałem wykuwać tańce ostrzy. Mamy moc, moc, terror na bossa. Chcemy zabić grubego. Możemy użyć mikstury mocy, zatrucie. Osoby mogą to użyć w pierwszej turze. Może lepiej. Teraz biegłość jest fenomenalna. 5 energii dobieramy całą rękę. Ciach, ciach.
50% szans na klątwę. To jest karta, którą można usunąć w sklepie, w razie czego. Co za... Aha, dostaliśmy też 6 mag z życia. Z powodu tego amuletu. Topa podróżnika. Bardzo, bardzo dobrze. No to warto było. Możemy dodać kartę do talii. O, teraz są nadrzadkie karty. Jest powidok. Okej. Okay. To jest coś, co może podnieść naszą talię na wyższy poziom. Powidok startowy. Ręce. Mamy teraz 9 kart. Też jest moc. Więc jest praktycznie za darmo. Okej. Okay. Skąd są możemy usunąć po prostu? W sumie ta klątwa neutralizowana jest przez właśnie tę relikwię, którą nam dała. Nie? Możemy wziąć to. I ile mamy teraz? Do nęczaku jest daleko. Więc my tam jest 16-3. Teraz jest groźnie. Dobra, ja atakuję bossa, bo ten zginie po prostu tych 1000 cięć. Mam powidok, to teraz każda karta z jeszcze jeden bloku. Ekstra. Więc ja bym chciał użyć teraz marazm za full. I smugę damo na górę. Dobra, dalej przywołuję tych pachołków. Trzeba użyć to. Kurde. To akurat kiepsko. Też moment. Zrobię tak. Okej. Źle. Tak miał być. Dobra. You're mine. Teraz skupiłem smugę i salto. Teraz chcielibyśmy dobrać. Skończący, ale to i tak jest koniec, więc... Można po prostu blokowanie zrobić. Okej, no talia wymiata, jak widać. Oczywiście zaczęliśmy trochę nie fair. Adrenalina, widmowy zabójca. Wezmę adrenalinę, bo po prostu maksimum, no... spójności, tak? Co to kurde jest? Zarożytna technologia. Przeciwnicy zaczynają walkę z 1 punkt hartu, 10 pancerza, 10 punktów regeneracji. O Jezu. Roztrzepanie. Zdobierz jedną kartę mniej naturę. Wydaje mi się, że to jest mniejszy problem. Na razie przynajmniej. Ale ciekawe to jest. Nie widziałem tego wcześniej. Nie ma też tego w w encyklopedii. Więc handlarz. Tu handlarz. No potem się zobaczy.
Okej, więc oni teraz mają 10 pancerza, 10 regeneracji i hard. Hard nam tak nie przeszkadza. No, teraz nasza cała ręka kosztuje 0. Mamy smugę. Punkt pancerza to się szybko uda zdjąć. Okay, możemy jeszcze coś zagrać za 0. Jeszcze coś. No. Chyba nieźle. Ten stracił prawie 40 życia z samych cięć. No hard. To tak jest tak nie fair. Impuls adrenalina. I marazm. I możemy dobrać atak za 0. Na górę talii możemy dać 100. O, dobra. To żyje to po prostu, żeby oborował za 4. Sterydy. A sterydy może lepszy niż blok. Ulub wszystkie karty nie. No nie, jest tylko jedna opcja. Jest tylko jedna opcja. Tak naprawdę. Mało tego, co to jest banalna walka. Wspomnijmy, że to jest 100. 12. Smuka w tej turze w sumie nam nie pomoże. Okej, okay. No adrenalina. Zadławienie, 1000 cięć. Czas musi go przebić. Tak czy jeszcze nie? Jeszcze lepiej nie. W kolejnej turze. Tak? Tyle się zawahałem. Nie. Nie. Znaczy, że jak wrzucisz nóż, dostajesz losową kartę. Nie. Skalkulowane ryzyko. To jest karta, której możemy wziąć nie wiadomo ile kopii. A nawet nie chcemy jej ulepszać. Bo nie dość, że przytasowuje rękę, to aktywuje bandaże i tinksze. Więc ona robi wszystko. Dobra. Mam. Mamy. Kotwicę i wieczne pióro i jaszczurzy ogon. A
To jest chyba ważniejsze. Bo i tak nie możemy się leczyć. I możemy wyrzucić tą klątwę. No to perfekt. Kurde, dużo jest reliki w tej grze. Człowiek tak o tym nie myśli, dopóki nie zobaczy. I mamy półtora rzędu, ile jeszcze zostało, nie? Stolik z kartami. Tylko nie klątwa. To ja nie chcę żadnej karty, może być jakaś rzadka. Dobra. Teraz ulepszamy. Ale nie chcę tego ulepszać. Można ulepszyć to, można ulepszyć adrenalinę. To się nie wyklucza. To nie jest aż takie wielkie ulepszenie, no ale co tam. Mam jeszcze jeden sklep, ale na nic nas nie stać. Okej, już jestem. Wydaje mi się, że nasza ręka kosztuje niewiele. No, ten zginie od cięć. To potrzebujemy więcej dobierania kart. Więcej dobierania kart. Jeszcze więcej. Czasami zagram wszystkim mocno, to pusta ręka. Albo bączek. To nie jest dobieranie kart. Przecież ta karta no, też nie jest dobra, nie? Razy 7. Ten kart trochę nam przeszkadza. Trzeba było to najpierw dobrać. Możemy użyć tą miksturę. No i tak to bufor złapie, więc... Impuls, salto. Mamy nasze moce. No i przetestowaliśmy całą talię. Możemy dobrać to. To sobie nie zadaje dużo wrażeń. To możemy wrzucić to. Historia się powtarza. Oj, potrzebujemy shuriken. Na razie to sobie radzimy, ale później. Okej, okay, tu mamy same zajebiste karty. No najbardziej potrzebuję tego dobierania, więc biorę ulepszone saldo. 15 razy 3. Mam to, ale jest hard.
Jak ja mam sobie z tym hartem poradzić? No teraz właśnie zablokujemy. Muszę zrobić też tak. Tam wybrać smugę. Nie, to nie jest smuga. Myślałem, że uda się celność. Że tak powiem. Przecenić. Na górę wstawiamy to albo to. Nieźle. Jest jeszcze jedna relikwia, która by po prostu uczynia tę talię niezniszczalną. Są szczypce. Powiedziałem, że tracisz tylko 15 bloków. To jest całość. Razy 3. Ostatnia karta smuga. Mam pełen blok. To pozwalam dobrać to i to. Panie leżącego, nie? I... Dobra. Może mam lepszeć adrenalinę w sumie. I niebawem trzeba będzie zrobić coś, żeby dodawać więcej obrażeń. Pytajniki. Rzadki artefakt. Mam nadzieję, że nie dostaniemy gałęzi drugi raz. To działa w ten sposób. A w pewnym momencie pula relik musi się skończyć, nie? Okej, dobra. To pozwala zdjąć kart. To możemy to użyć do niego. Powinno go wykończyć, mam nadzieję. Zabrakło. I to jest pełen blok nawet. W moim zaskoczeniu. Żeby to, to powinniśmy dodać adrenalinę, nie? Jeszcze smugę. O, 106 bloków chyba może być. To jest dobre. To jest dobre. Trzymaj artefakt. W sumie tam to chcemy. To będzie po prostu tam powoli ulepszało karty w talii. Klątwę możemy usunąć u handlarza. No plus 6 maksymalnego. Ten boss powinien być bardzo łatwy. Wygląda na niego efekt. Namazarność.
nadzieję. W sumie trzeba użyć tej mikstury. Bla, bla, bla. Taki na samym końcu. Ciężko. Impuls. Jest terror. Stawić na górze dalej to. Dobra, to powinno wystarczyć. Teraz dobieramy dużo kart. Ten ma jeszcze 3 punkty, więc rzucę po prostu na to. Git. Ile mam tych kolców? 8. Chciałbym nie otrzymać żadnych obrażeń w tej turze. Mówisz, masz. Jakbyśmy mieli tak dużo kart w ręce, że ta karta nie jest potrzebna, kolejna kopia, to znaczy, że i tak jest dobrze. Więc teraz ćwiczymy. Tak ulepsza wszystkie ataki. No jeden. Dobra, to możemy użyć mikstury mocy. Zatrucie. To powinno przyspieszyć trochę tę rozgrywkę. Cała ręka kosztuje 0. Dobra. Plus pozbędziemy się tego hartu w ten sposób. A, jeszcze mam ból. A. Kurde. Nie mam miejsca w ręce na wszystko.
Nie chciałem noży nawet. Tak. Uuu, mogłem to dobrać wcześniej. 12 razy 8. Trzeba najpierw rzucić to. Teraz możemy rzucić to. Dać tą kartę na górę talii. Chyba nieźle. Zmienimy tego, żeby pozbyć się kartu. Nie udało się pozbyć kartu. Kurde, środa ze mnie. Rzeczy oberwę. Coś tam źle musiałem krytnąć. Smugę dobieramy. Zwykły atak. No, gdyby to był pożar czasu, to pewnie znowu byłby problem. Tak mi się coś wydaje. Nasz tele jest oczywiście podnożniejsza niż była ostatnim razem. Ale i tak byłoby ciężko. To jest shuriken albo kunai. Na skalowania. Tej karty nie można mieć za dużo. Okej, i mamy... Dobierz jedną kartę mniej naturę, czy dodatkowy pancerz i regeneracja. Nie chcę dobierać mniej kart. To będzie coraz trudniejsze. Ok, więc teraz przeciwnicy zdają 175% i mają 100% więcej życia. Nie możesz zagrać więcej niż 15 kart na turę? Ej, to jest nie fair. Kurwa, to jest nie fair. To jest nie fair. Come on. Why? To jest czas poniżej pasa. Co ma zmienić strategię? I oczywiście to źle skalkulowałem. 14. Miałem rzucić czas kończący. A przeoczyłem manę. Jeden punkt. Idziemy po tajnikach. Usuń, podmień, ulepsz. Usuń. Można mieć dwie?
Nic, to ulepszamy. Potrzebuję chyba tych dwóch kopii, tej relikwii. Można mieć też dwie kopie tej relikwii? Ma chyba się nie nakłada. No zobaczymy, co się stanie. Taką zajebistą rękę. Czekamy 12, 13. O, 14, tak. Diadem wygląda ślicznie? What? No, w związku z tym, to może te karty z zera są trochę mniej warte niż do tej pory były. Liczymy na coś zajebistego w sklepie. Karta członkowska. Plus kurierę. Zabutelkowany huragan. Możemy zabutelkować. Jeden z tysięcy cięć. Twierdz do listów. Kurde, same dobre rzeczy. Same dobre rzeczy. Sądzę, że dojdę do końca tego pierwszego rozdziału. Przepraszam i... zrobimy sobie pewnie przerwę. Ja nie wiem, jak długo jestem w stanie ciągnąć tą nieskończoną przygodę. Cztery karty. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I to... Otwierasz do listów, w tej talii. To, która, których nie będziemy grać żadnych ataków. To jest ekstra energia. No, ten hard jest trochę problemem. Nie powiem. Hard najlepszy byłoby zatrucie. No to jest sposób na zadawanie więcej obrażeń. Dobrze, dwie karty kosztem życia. Oczywiście. Artefakt. Bardzo kiepski artefakt. Zwróć pod uwagę, ile życia straciłem. Dobra. Mam w każdej turze, w każdej grze gwarantowane te trzy karty. Więc każda nasza pierwsza tura jest pewna, dobra. Z tym to nie musimy nic grać więcej. Możemy czekać, aż dobierzemy więcej mocy. Trzeba udać. W końcu jest laga Wulin. Można poczekać. Moc. Idealnie. No i w kolejnej turze jedziemy. Żeby się go zabić w jednej turze. Tego, żeby trochę przetasować rękę. No, tak myślałem. Ta karta nie jest bardzo dobra w dużych ilościach. A alchemizacji nigdy za wiele. Tajniki. Złoto. Teraz wszystko w sklepie kosztuje grosze.
10. Jeszcze 5 kart. Mam tylko jeden atak. O, hard. No, ma raz jest cienki na hard. Bardzo. Pancerna gnida. To co robimy to zwykle? W sumie to mi się do tej pory nie przydało. Ponieważ ten przyrost siły jest procentowy, to w niby i tak są cienkie, jak widać. Można potem mecz jeszcze pomęczyć, żeby się uleczyć. Grając moce. Każda moc leczy nas za 2. Z tego, że nie możemy się leczyć w ogniskach, w ogóle nie, do tej pory nie miało to żadnego znaczenia. Dziesięć, 11. Nie ma jak się tego hardu pozbyć. Już? Aha. Ta transformacja chyba nie jest przeskalowana. Marazm. Tak, teraz jeszcze zadajmy obrażenia otwieraczem do listów. Jakby tego było mało. Trzyna, czterna. Teraz wyrwiemy od kolców. A, nie, nie za bardzo. Kiedy 15 kart na torę też nie jest taka tragedia. Ale jesteśmy w stanie zagrać pewnie z 30. Teraz mam te podwójne obrażenia. Ostatnia karta. O, wszystkie te walki są proste.
Nie chcę dobierać mniej kart. Ale mogąc zagrać tylko 15, w pewnym momencie trzeba będzie brać te cholerne negatywne efekty. To są same pytajniki po prawej stronie i sklep. No to idziemy tędy. W wydarzeniach są artefakty. Pieniądze. Piłeczka też nie jest przeskalowana dobrze. Podmień kartę? Co można podmienić cięcie? Bo cięcie nie jest już tak potężnym kartą jak na początku. Skupienie czasami może być dobre. Ja to wezmę. Siła. To jest umiejętność. To nie jest moc, to jest umiejętność. Siła na cieniu jest przerąbana. To jest sposób na skalowanie się, late game. Lipa taka jest, że muszę jakąś kartę wziąć, ale można zawsze wziąć po prostu akrobatykę lub plan walki. O, kolejna moc. Bardzo użyteczna. I tu powstajemy złoto. I tu po prostu ćwiczymy. I tu mamy elitę. Zbieramy trochę mniej kart. Trochę mniej. Tu trochę obrywamy. Tak, obrywamy. Można użyć po prostu tej mikstury. Problem z głowy. Terror tu się nie przyda. Która jest kiepska. No teraz nam uderzają 13 z celnością. No to nieźle. I mamy marazm za 7. On wciąż ma ten hard. A, on umarł. No tak. Czasem jest tak przejęty tymi efektami, że nie patrzy na życie. I teraz. Proca. Mam 50 kart. Tą kartę możemy wyrzucić. Co można wziąć? Szklane kulki, zajebiście, stalówka, parwo wojenne, zegar słoneczny. To się raczej nie przyda. Z energią nie mam problemu. No, zgarnęliśmy zajebiste relikwie. Jesteśmy jeszcze potężniejsi. W szczególności w walce z elitami. Ta walka może być ciężka, więc ja odpalam mikstury do siły. Może też skopiować po widok. Może to będzie lepsze.
kurwa, no źle to zrobiłem. Trzeba tak zrobić. Koniec tury. Tak mieliśmy nieuchwytność, więc... Nie mam szczypców, prawda? Jeszcze. No tak, teraz mamy przecież możliwość zachowania karty. Już zapomniałem. I stalówka. To jest lepsze niż to, zdecydowanie. Koszmar ma ogromny potencjał, możemy kopiować moce, ale na razie wolę sobie dalej życie. Możemy zamienić uderzenie na ugryzienia. Nie. Możemy wykuć. 3 punkty siły. Albo 2 karty zostaw. To może jest potężniejsze. No. Szczególnie, że teraz dobieram jedną mniej. Więc możemy czasem, no, powiem źle dobrać. Na 13, 14 i to dajemy na górę. Wciąż mam kartę puszczoną. Wykuwamy. Teraz możemy wykuć to. Wiemy, co gramy. Sobie. O! Wąż. No tak. Wąż rządzi swoimi prawami. To zawsze chcemy zagrać.
nawet jak dobierzemy na sam koniec tury. Okej, to jest bardzo dobra ręka. Same moce. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, to zdejmuje hard. Mamy terror. Można poużyć od razu mikstury. Oczywiście. I teraz super potężny atak. Mam trochę mało bloku. Chciałbym to użyć. Jak tego użyję, wada tej karty jest taka, że ona zużywa ten bufor, bo chodzi pod pancerz. A tak mam pełen blok. Więc no cóż, innym razem. Za dobra, że tego nie rzucić. Za 8 ma razem. To się teraz przyda. Kurde. Sto obrażeń. Zabić bossa. I drugi powidok. I co to jest? Mniej energii na początku tury. A dwie klątwy to nie jest w sumie dla nas problem. To może wygram ten cały akt i na tym zakończę to wideo, a potem będzie kontynuacja kiedy indziej. Mamy sklep, gdzie jest najwięcej pytajników. Pytajniki w trzecim akcie są bardzo dobre, tu na środku jakbyśmy poszli. Potrzebujemy shuriken. Please. Czy to takie trudne? Więcej mocy, więcej prac nóg, więcej mocy zawsze wiem to. Szybkie skalowanie, tak? Cała ręka i tak jest za darmo.
Kurde, tam wokół pakować? To jednak jest takie upierdliwe. Muszę ten drugi powidok też ulepszyć. Czuć ten poziom trudności trochę. X. Mam jakąś kartę X? Marazm mamy. Marazm nie wie. O! Bardzo dobre, więcej jest na mikstury. I więcej do zbierania kart za zero many. No. To już z tymi obrażeniami jest grubo. Mam więcej miejsc na mikstury. To super, bo nawet nie musimy zużywać wszystkich. Okej. Okay. To jest bardzo dobre. Można tak po prostu tak. Czy uda się chociaż jednego zabić? Dwanaście, 12. Znowu bufor się zużyje. Kurde, no. Troszkę z mi zablokować pierwszy za 60. Potrzebam czegoś ekstra. Bardzo użyteczne w sumie. To możliwość przełożenia dwóch kart na kolejną turę. Bardziej niż sądziłem. Chciałem to wszystko zagrać. Nie wiedziałem, co na nic stać. Ale teraz mam powidok razy dwa. Widzicie, cała pierwsza ręka kosztuje 0. Wydaje mi się, że to nieźle.
I co zmienię? Razem tylko że i tyle. I o to. I zagwarantować to na górze. Rok ma 1000 życia. Kopiować celność. Trzyma się mocno. To zdejmie z nas bufor. Nie mogę sobie na to pozwolić. Dobra, może teraz bijam mocno. Idealnie. Kurde, ciąg kończący. Nie sądziłem, że ta karta będzie tak dobra. Gdybym tego użył, to może bym już go wykończył. Tak, można było tego nie oszczędzać. Ale nie będzie. Nie ma sensu, nie teraz będzie trwać. Więc ja to ulepszę, żeby było w startowej ręce. A, 2000 życia. Nie chcę tego buforu zmarnować. Dobra, osłabić najwyżej. 12.
to zagrać na samym początku. Nabiłem czasu. Już trzeba mieć skalowanie, bez skalowania to chyba się leży. No sobie chcę podbierać te moce pozostałe. To bardzo może. Trzeba skopiować tą smugę. Mat. What are you doing? Groźny typ skoro po osłabieniu z tego 130. Która jest słaba. Ta mikstura jest bardzo dobra. Teraz pytanie. Co zrobić, żeby zadać więcej obrażeń? Poza tą relikwią, której nie jestem w stanie dostać. Zdjąć hard. Jakby teraz nie dobrał tej akrobatyki, to byłbym w dupie. No, to jest dużo dobierania hard. I teraz dwa. Mówi to trochę. Nie mogę się zmieścić w tym buforze. 94. Ja pierdykam. Nie da go zrobić tak szybko. Kolejna zajebista mikstura. Zatrucie. Chcę jakieś tam toporne skalowanie. No chcemy odwiedzić ten sklep koniecznie. Jakieś dwie tanie relikwie może da się kupić. Atakujecie. Co? Nie mogę sam zmieścić się w buforze.
Let's go. No ja pierdykam. Dwadzieścia razy trzy. Można też po prostu użyć mikstury, a nie, my się wyleczymy z tego. Aha, no teraz jest przecież nieuchwytny, po co, bo rzucam zaklęcia. Dobra, tu mamy impuls adrenalina. Akrobatyka. Muzyka. Okej, okay, to mi się podoba. Ustawić jakąś kartę, żeby pomóc komuś w innej wyprawie. Cholera, no. Nie chcę się żadnej karty pozbywać. To dam. To jest niemądre, ale... Kolejna przygoda będzie ciekawsza. Właśnie mam najpierw podobierać takie rzeczy jak celność, atakować na pałę.
Teraz mam za dużo dobierania kart. Dobry problem. Że tak powiem. Good problem to have. Ten boss. O kurde. Boss też jest ciężki. Mam przecież mnóstwo mocy. Musimy zagrać konserwatywnie. No te dwie musimy. Cała reszta. Jedno miksera kultysty. Zresztą to ja nie wiem. No jedną to się wciąć. To, żeby zjąć ten hard. I marzem trzeba by później w sumie. Chcę zablokować to? Zacznę to zablokować. Też może być. Kurde no. Ej, ta ręka nie wygląda ciekawie. Noże zostaną w talii, a to nie jest koniec świata. Okej, teraz mam nieuchwytność. To jest bardzo dobrze. Rzutki. Terror na drugą fazę. Rzutki w sumie spoko. Ręka też nie wygląda dobrze. Cholera. Już mam ten. Mikstur. Musimy chyba łyknąć ten potwór. Teraz mam zrobić też te moce. 119. Da się zrobić.
Wciąż za mało bloku jest. Ok, mam stalówkę. 54 razy 5. Chyba nieźle. No, a tu już było niebezpiecznie. Weźmy dwie klątwy. Jeszcze jedna adrenalina, albo jeszcze ten marazm. Co to jest? Przeciwnicy zaczynają walkę z jednym punktem nieuchwytności. Nie, to już wolę to. O, dobra, co dostaliśmy? Nie zyskujesz już maksymalnych punktów życia, efekty leczące są zmniejszone o połowę. Więcej ma 150%, 250% więcej. No, groźnie. Klątwo nie problem, jak mam 60 kart w talii. Zbliżymy do pierwszego sklepu. Zobaczymy. Aha, to nie działa teraz. Nie mogę zwiększać życia. I tak udało mi się zwiększyć to życie chyba 80 do momentu, kiedy wzięliśmy ten skażony durian. Więc wydaje mi się, że wykorzystaliśmy to tą relikwią na maksa. Błąd. 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 Same błędy. Kurde, trochę go klikam. Gdzie jest mój shuriken? To nie działa. Ta karta kosztuje tylko 9? 9! Kolejny sklep, gdzie jest? Zobaczmy jeszcze ten tajnik. Kurde! Mogę przytasować rękę. A w sumie to nawet nie chcę. Proste. Leczenie się jest słabsze, więc więcej celności. Może apteczka. Aptoza nie jest nam w sumie potrzebna. Leczenie się w sklepie. Nie mamy już tego. Jak to możliwe, że przejrzeliśmy tyle relikwii, jeszcze nie trafiliśmy ani razu na shuriken, ani kunai? To jakby po prostu twórcy chowali to przede mną. Oczywiście przesadzam, ale cholera, no.
Zgarnęliśmy inne potężne rzeczy, oczywiście. Można też ulepszyć tą kartę, albo marazm. Na marazm zawsze jest za x plus 2, więc... Ta ręka jest ok. Kurde! Mogę po prostu odrzucić karty, żeby aktywować te dwie relikwie. Na to sobie nie pomyślałem. Będę się, ręka mi się podoba. No tak po prostu to zrobić. Kolejne. Tyle zagrań, że po prostu. Już nie przyjmuję tym, które jest optymalne, które nie. Ekstra do siły. Kurde, wszystkie te miksy są dobre. Nie działa. No tak mogę przyjrzeć, po prostu tak. To nawet mi się nie przyda. Jeszcze jedno 1000 cięć. W sumie nawet nie chcę tego... nie chcę tego robić. Chcę pobrać wszystkie moce na spokojnie. Bez hard. Well fucking done. Teraz impuls, nowy zabójca. Można z niego zrobić drugi raz. Trzydzieści pancerza. Coś mi taniec ostrzy wcisnąć z dwoma celnościami. No dobra.
równa 60 kart. Pytajniki. Otrzymaj klątwy, otrzymaj złoto. Otrzymaj złoto. Usuń kartę stali. Ulepsz kartę. To w sumie nie robi takiej różnicy. A to jest już naprawdę koniec. To już idzie ponad 2,5 godziny. To ja nie chcę nic z tej ręki korzystać. Mam wszystkie moce. Żadnego dobierania kart. Jak mam moce, kolejna ręka będzie Regisa czy siak. No i można zagrać mikstura, bo i tak mamy dwie alchemizacje. ×6. Ja pierdykam, ile to jest? 240? Jak ja mam to przeżyć? Kurwa. Ja tego się nie spodziewałem. Tutaj mam duszka w słoiku, więc robi dobrze to olać. Mam wrażenie, ile wlezie. Mikstura ratująca tyłek. Teraz mam marazm. Zero. Jest tak minus 5. Minus 11 do siły. Wydaje mi się, że wystarczy. Zrobić z powrotem. Zobacz, tylko wydać wrażenia. Wziąłem miksturę jeszcze raz. Czy ja bym przeżył ten atak, gdybym nie miał tej mikstury, ani widmowej formy. Nie jestem pewien. Muszę. I have to. Mniej energii. Cóż, muszę coś wziąć, nie? To jest chyba ten drugi modyfikator, który powoduje właśnie to są te artefakty plagi. Mamy sklep. Muszę zajrzeć do sklepu. Umieram z ciekawości. Same moce. Dobra. To zablokował. Tak.
Tam ich sobie tu. Kontuzja skąd jest? Aha, gdy pokonasz bossa, otrzymujesz dwie klątwy. No tak, dostaliśmy właśnie dwie nowe klątwy. Dlatego nie dostrzegam. Dobre. Łopata. O! Masz szukać relikwii w obozowiskach. To też byłoby niezłe. Ale trudno. Hu, relikwii w obozowiskach. Dobra, tyle. 2 godziny 40. No kurde. Tam dalej da się jeszcze ulepszyć. Jak mówię, shuriken i kunai. Kluczowe, prawda? W talii, której rzucamy tyle noże i tak dalej. Mamy też szczypce, w trach, które generujemy za dużo bloku. Chociaż ostatnio z tym blokiem coraz gorzej. Więcej kopii takich kart jak powidok. Smuga. Generalnie więcej mocy. Tych kart jest tutaj mnóstwo. Prawda? 62 karty. Jak przelecimy całą talię, nie zostaje tak wiele, bo ataków mamy tylko tyle. Większość to są moce, tak? Kluczowe karty są moce. A cała reszta są umiejętności, przy czym większość z nich dobiera karty. Tak? Dobieramy karty, przetasowujemy karty, dobieramy. Dobieramy. Więc prawie połowa talii dobiera karty. No da się to jeszcze ulepszyć. Da się. Dobra, to zapisz i wyjdź. Potem będzie część druga.